I mój kolejny gość, pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, numer 3. Numer 3 na liście Koalicji Europejskiej do eurowyborów z Warszawy. Rozmawiałem z panem premierem Piechocińskim i no, pojawił się taki element realizmu i sceptycyzmu, czyli Piechociński mówi to, co mówi na przykład Kaczyński o krowach, o świniach, że to absolutnie może się przełożyć na głos i poparcie na wsi. Czyli czy to nie jest tak, że przesłania dwóch bloków politycznych się trochę wymijają? Europa, konstytucja, wartości. Ja tego absolutnie jestem ostatnią osobą, która będzie to bagatelizowała, ale to jest jeden poziom, a tu są konkrety, konkrety, konkrety. Tak, znaczy panie redaktorze, mówiąc wprost, kiedy Jarosław Kaczyński mówi 500+, i czy ma na myśli dzieci, czy ma na myśli, mówiąc wprost, krowy, czy 100 zł na świnie, to mówi, jakby próbuje nadać pewien ton tej kampanii wyborczej. I rzeczywiście, jeżeli ktoś wchodzi w tą dyskusję, mówiąc wprost, no to zaczyna realizować oczekiwania Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mówi hop i ta osoba jakby spełnia jego oczekiwania. A co, ignorować to? Znaczy, no, panie redaktorze, no, mówiąc wprost, Jarosław Kaczyński marzyłby, abyśmy całą kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego mówili o 500+, ale, czy o 100+, czy o jakichś innych rozwiązaniach, które proponuje PiS. Ja się absolutnie z panią poseł zgadzam. Tylko pytanie brzmi, ja nie mam pretensji do Kaczyńskiego, że gra swoją grę i każdy trener piłkarski powie, jak się gra piłką, to się nie traci bramek. Więc lepiej, jak my jesteśmy przy piłce, to oni nie są. Pytanie brzmi, co wy robicie, żeby być przy piłce? Panie redaktorze, konwencja była udana, znaczy, ale jakie jest przesłanie takie na co dzień dzisiaj? Dobrze, panie redaktorze, ja powiem wprost, znaczy no, Jarosław Kaczyński naprawdę marzyłby o tym, żebyśmy my mówili w tej kampanii o 500+, ale te wybory są naprawdę o czym innym. Te wybory są o tym, o czym ludzie myślą, że są. Tak, ale te wybory są i właśnie o tym chcemy rozmawiać z Polakami. I o tym rozmawiamy i o tym mówimy na konwencji. Tylko wie pani, że pani jest łatwo. Mówimy o tym. Wie pani, że pani jest łatwo. Bo to jest tu, Warszawa. To jest okręg, gdzie przesłanie o Polsce demokratycznej, praworządnej, to wszystko, o czym pani mówiła w Sejmie i na różnych demonstracjach przez całe lata, to wszystko jest kompatybilne i to się tutaj przebija. Ale jest wiele miejsc w Polsce, gdzie przebije się świnia plus i krowa plus. Dobrze, więc panie redaktorze, jeszcze raz jakby kontynuując tą moją myśl. Rzeczywiście jest tak, że Jarosław Kaczyński próbuje zagrać pewną melodię. I my jakby wchodząc w tą dyskusję na temat 500+ przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, będziemy tańczyli do melodii, jaką on nam zagra. A te wybory są o czym innym. I o tym trzeba mówić Polakom. Nawet ten bliski mi bardzo temat praworządności. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo mocno on się wiąże z kwestią wypłaty środków unijnych. Polska straci miliardy euro z budżetu unijnego, jeżeli PiS będzie rządził w dalszym ciągu i stan praworządności będzie w tak opłakanym stanie, jakim jest w tym momencie. Dlatego trzeba wygrać te wybory, aby zawalczyć o te miliardy euro właśnie dla Polaków. Nie będzie tych miliardów euro, jeżeli nie będzie Unii Europejskiej i obecności Polski w Unii Europejskiej opartej na wartościach, takich jak chociażby praworządność. Tylko czy nie jest tak, że pani mówiąc o tych rzeczach jest trochę jak ksiądz, który mówi do tych, którzy już są w kościele. Oni są. Oni się z tym pewnie zgadzają i pewnie coś takiego chcą po raz nawet 178 słyszeć. Ale wybory wygrywa się tymi, którzy są na zewnątrz. Panie redaktorze, ale ja tłumaczę prostą zależność. Nie będzie wypłaty środków unijnych, nie będzie miliardów euro dla Polaków, jeżeli nie będzie odbudowanej praworządności. A tą praworządność możemy tylko i wyłącznie odbudować, jak widzimy po ostatnich miesiącach. Ja uważnie obserwuję to, co się dzieje, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. Czyli powinniście mówić, że nawet krowa plus i świnia plus tak naprawdę zależą od pokonania PiS-u. Tak, panie redaktorze, no, mówiąc wprost, nie będzie żadnych, no przecież PiS obiecując pieniądze na krowę plus czy na świnie plus, obiecuje pieniądze, których w ogóle tak naprawdę jeszcze nie wynegocjował. Budżet unijny zwiększa się o 10%, Polska dostaje dokładnie o tyle samo pieniędzy mniej z budżetu unijnego i to jest niedopuszczalne. Tak być nie może, a może być jeszcze gorzej, bo polityków PiS-u nikt w Brukseli nie szanuje, bo obecność polityków PiS-u przy tym stole, przy którym będzie dzielony unijny budżet, to jest gwarancja tego, że dostaniemy resztki, a gwarancją tego, że będziemy mogli w ogóle wybierać główne dania z tego menu budżetowego, to jest obecność polityków opozycji. I to właśnie obecność polityków opozycji gwarantuje to, że przy tym unijnym budżecie będziemy mogli negocjować i być szanowani i rzeczywiście zawalczyć o dobre środki budżetowe unijne. Ale te wybory, mówiąc wprost, są o czym innym, tak jak powiedziałam. To jest wielki wybór. Wielki wybór dotyczący tego, w jakim kierunku będzie rozwijała się Unia Europejska i w jakim kierunku pójdzie Polska. Czy będzie dryfowała na wschód pod rządami PiS-u, czy zostanie w sercu zjednoczonej Europy. Ja to wiem, tylko pani poseł doskonale zdaje sobie sprawę, że w tych słupkach, które oglądamy co parę dni pod tytułem nowe sondaże, to w tym waszym słupku Koalicja Europejska są już ci wszyscy ludzie, którzy uważają, że to, co pani mówi, jest prawdą. A co zresztą? Panie redaktorze, ja myślę, znaczy wszyscy to obserwujemy. Nie mówię o wszystkim, dobrze, bo do wszystkich panie redaktorze, dobrze. Wszyscy obserwujemy to, jakie kampanie wyborcze prowadzi PiS. I widzimy to, że PiS mija się z prawdą, że PiS nie dotrzymuje danego słowa, nie realizuje swoich kampanijnych obietnic. Jeżeli chodzi o tą piątkę plus, którą prezentuje Kaczyński, to ja bym powiedziała wprost, że to jest piątka, która sprowadza się do arogancji, do buty, do hipokryzji, do bezprawia, do chciwości. A plusem? No czym jest plus? No plusem to są dwie bliźniacze wieże budowane przez spółkę srebrną. Dobra, tak wygląda w tym momencie kampania PiS-u. Oczywiście, że politycy PiS-u zdają sobie sprawę z tego, że będą, pewnie tych obietnic pojawi się jeszcze więcej. Ja nie mam co do tego wątpliwości i wiem, czym to jest motywowane. Wielu polityków PiS-u ma świadomość tego, że z premedytacją łamało konstytucję, że z premedytacją łamało także przepisy innych ustaw i że za to zostaną rozliczeni już na jesieni, wtedy, kiedy Koalicja Europejska przejmie władzę. I w takiej sytuacji rzeczywiście politycy PiS-u będą stosowali wszystkie chwyty, olbrzymie pieniądze pompowali w propagandę, próbowali zastraszać tych, których mogą zastraszać poprzez przejęte instytucje takie jak prokuratura czy inne służby, ale będą także próbowali składać obietnice, które tak jak mówię, one nie mają, jak w przypadku chociażby obietnicy 500+, czy 100+ na krowę czy świnie, to są pieniądze jeszcze wirtualne, jeszcze nie zrealizowane. Ja mam pytanie do kolegi, który tu siedzi, kierownik studia. Czy ty wiesz, przepraszam, nie pokazujemy go, bo to nie było w planie, więc naprawdę nie jest aranżowane. Jaka jest różnica między średnimi pieniędzmi, które mogą do Polski wpłynąć z budżetu, a pieniędzmi, które w maksymalnym wariancie? Jaka jest ta różnica? Wiesz czy nie? No właśnie, nie ma pojęcia. Prawdę mówiąc, ja też nie mam pojęcia, więc nie mam pretensji. Dlaczego nie powiedzieć, że na stole jest 25, 30, 35 miliardów euro? Konkret. Dobrze, panie redaktorze, dobrze. Kolega nie wie, ja nie wiem. Panie redaktorze. Ludzie muszą to wiedzieć. 500 to jest konkret. Ja chcę wiedzieć, jaki jest konkret. Czyli jak pójdę, to Polska dostanie tyle i z tego będzie to i śmo. Panie redaktorze, w tym momencie mamy rozporządzenie unijne, które w ogóle może zawiesić wypłatę środków unijnych w zależności od stanu praworządności. Więc jeżeli Polska w dalszym ciągu pod rządami PiS-u będzie staczała się w stronę tych autorytarnych rządów, jakie obserwujemy, kolejne instytucje będą przejmowane, to będziemy mieli taką sytuację, że rzeczywiście te środki w ogóle będą mogły być zagrożone. I jeżeli chcemy, żeby jeżeli chcemy, żeby Polska mogła korzystać z tych środków, to rzeczywiście musimy zawalczyć o praworządność w Polsce. A ta walka ogłoście program 50 miliardów plus. Panie redaktorze, ale naprawdę. W tym momencie ta walka przesuwa się przez instytucje europejskie. W tym momencie walka o praworządność w Polsce, o niezależność kolejnych instytucji przesuwa się właśnie przed instytucje europejskie i właśnie tam potrzeba ludzi, którzy będą mieli energię, którzy będą zaangażowaniem walczyli o to, aby odbudować właśnie standardy niezależności polskich sądów, a może i w ogóle zawalczyli o polską demokrację. Ile jest w najlepszym wariancie biorących miejsc z listy Koalicji Europejskiej? Panie redaktorze, wszyscy dobrze. Tak ja powiem tak. My wszyscy to nie jest pytanie z haczykiem, chciałbym wiedzieć. Nie, panie redaktorze, a ja powiem panu wprost. My sobie zdajemy sprawę z tego, że mamy naprawdę wybory, które nie będą decydowały o przyszłości Polski w perspektywie kilku lat, tylko zadecydują o tym, jak będzie rozwijała się Polska w perspektywie pokoleń czy dziesięcioleci. Co oznacza, że trzeba walczyć do ostatniej chwili i zrobić wszystko, aby przekonać Polaków do tego, żeby w tym fundamentalnym wyborze postawili na ludzi, którzy cenią praworządność, którzy cenią obecność Polski w Unii Europejskiej, którzy zawalczą o czyste powietrze, którzy zawalczą o to, żeby w Polsce rozwijała się opieka zdrowotna, zdrowotna i wykorzystają do tego obecność Polski w Unii Europejskiej. To jaka jest temperatura na spotkaniach z ludźmi? Zawsze politycy mówią bardzo wysoka i ludzie są pełni entuzjazmu, a tak serio? Panie redaktorze, już są zainteresowani, czy pani wyczuwa, że gdzieś te wybory są jeszcze daleko dla nich? Nie, panie redaktorze. Ja myślę, że jak rozmawiam z ludźmi, zbierając podpisy, a zbieram je właściwie każdego dnia w różnych miejscowościach, i czy to pod Warszawą, czy w Warszawie, jak rozmawiamy, to powiem szczerze, że wśród Polaków jest rzeczywiście takie poczucie, że przed nimi jest bardzo poważna decyzja, taka podejmowana przez właściwie taki historyczny moment. Czy pani liczy na jaką frekwencję? Bo zawsze była marna albo nawet żałosna. Ja powiem tak, frekwencja rzeczywiście będzie kluczowa w tych wyborach. Zawsze 30 plus program? No, powiem szczerze, że zawalczyłabym, zwłaszcza w tym okręgu, w którym startuje Warszawa, okręg podwarszawski, to liczę na to, że, że będzie ta frekwencja jeszcze wyższa, że to będzie może nawet 40 kilka procent i bardzo bym chciała, żeby tak było. I jak rozmawiam z ludźmi, to tak jak powiedziałam, ja czuję, że oni rozumieją, widzą to, że nie da się, że PiS odwrócił się tak naprawdę od Unii Europejskiej, że stoi plecami do wszystkich tych wartości, na których została zbudowana Unia Europejska i przez to Polska traci. Ludzie też widzą to, że Unia Europejska jest w takim przełomowym momencie, że się rozwija, zmienia i że nikt nie będzie czekał na kraje takie jak PiS, jak Polska rządzona przez PiS czy Węgry i że ten taki pociąg europejskich zmian właściwie rusza i że PiS zrobi wszystko, żeby nie dość, że Polskę wyrzucić z tego pociągu tych europejskich zmian, to jeszcze tak naprawdę będzie próbował, próbował wykoleić ten pociąg. Stawiamy kropkę. Proszę... I tylko na potwierdzenie pani słów musimy kończyć w tym momencie dzisiejsze słowa pana Krasnodębskiego, nie byle kogo, bo kandydata z numeru 1 z listy PiS-u do Europarlamentu z Wielkopolski, który mówi, że koalicja z panią Le Pen jest możliwa pod pewnymi warunkami. Dziękujemy bardzo za szczerość. Kamila Gasiuk-Pihowicz, serdecznie dziękuję.